Każdemu z nas, choć raz przydarzyła się historia, w której druga osoba wytrąciła nas z równowagi, sprawiła, że pogubiliśmy się w sytuacji i nie wiedzieliśmy, co odpowiedzieć czy też jak się zachować. Co gorsza, mogło to być w sytuacji, w której od naszej reakcji i odpowiedzi zależało coś ważnego, na przykład wynik negocjacji, rozmowy o pracę, wygranie debaty czy nawet sukces na randce z osobą, która nam się spodobała. Dlatego, jeśli zdarzyło ci się ulec jakiejś emocjonalnej sytuacji i stracić głowę pod presją, a chciałbyś tego uniknąć w przyszłości, dziś porozmawiamy o tym, jak wykorzystać wiedzę psychologiczną, aby już nigdy nie dopuścić do takiej sytuacji. W dzisiejszym odcinku nauczę cię więc trzech technik, które będziesz mógł wykorzystać, gdy nie wiesz co powiedzieć, a trzeba działać szybko, jednak silne emocje przeszkadzają ci w trzeźwym myśleniu. Zaczynajmy. W latach 50., gdy toczyła się wojna koreańska, amerykański pułkownik oraz militarny stratek John Boyd zaproponował, aby w walkach powietrznych zastosować cykl decyzyjny znany dziś jako pętla OODA. Cykl decyzyjny to minimalistyczny proces, w którym podejmujemy działania w ustalonej kolejności. W tym wypadku miał on na celu pomóc pilotom nie popełniać błędów, gdy emocje zaczynają brać górę. Pętla ODA zakłada więc cztery proste kroki. Po pierwsze, obserwacja otoczenia. Następnie, swoje położenie w tym otoczeniu, czyli orientacja, by na bazie tych informacji podjąć najlepszą według nas decyzję. A na koniec wykonać zaplanowaną akcję. Choć wydaje się to banalne, to jednak pod wpływem silnych emocji ludzie przestają logicznie myśleć i zaczynają działać intuicyjnie. Powoduje to podejmowanie złych decyzji, które na wojnie mogą oznaczać nawet śmierć. Cykl ODA miał więc pomóc pilotom, by ci w momencie silnych emocji mogli się stonować i podjąć skuteczniejsze działania, ratując przy tym życie wielu pilotów i zmieniając losy pojedynków. Jak się okazało w praktyce, cykl Oda faktycznie zwiększył skuteczność działań pilotów. Pokażę wam praktyczne zastosowanie pętli Oda na doskonałym przykładzie, który znalazł się w legendarnym filmie Top Gun. W trakcie trenowania pojedynków powietrznych główny bohater, Maverick, obserwuje swoje otoczenie. Gdy dostrzega pozycję swojego dowódcy, Vipera. Podejmuje decyzję o podjęciu pościgu i przechodzi do działania. W trakcie pościgu powtarza cykl i ocenia, że jest on zbyt blisko, aby namierzyć przeciwnika rakietami. Dlatego zmienia rodzaj broni na taki, który lepiej nadaje się w takiej sytuacji. Bohater filmu jest jednak zbyt zaabsorbowany potencjalnym zwycięstwem i zapomina powtórzyć pętli po raz kolejny. Przez brak powtórzenia kroku obserwacji nie dostrzega wrogiego miga na jego tyłach, który namiesza go, co kończy jego udział w treningu. Choć cykl ODA był pierwotnie zastosowany jedynie w lotnictwie, to jego prostota i skuteczność pozwoliła spopularyzować go i zastosować również w innych obszarach wojskowych, a z czasem i ryzykownych zawodach, takich jak policja czy ratownictwo medyczne, by ostatecznie trafić do mainstreamu i zostać zastosowany w biznesie. Cykl ten jest jednak świetnym narzędziem również w sytuacjach interpersonalnych, które mogą powodować stres i zbyt impulsywne działanie. Świadome wprowadzenie go pozwoli lepiej i skuteczniej działać w takich sytuacjach jak debaty, negocjacje, sytuacje konfliktu, ale również w trakcie, gdy poznajemy kogoś, kto nam się spodobał. Aby to zrobić, wystarczy zadać sobie kilka prostych pytań. Najpierw obserwacja, czyli jakie stanowisko, opinię lub potrzeby ma druga osoba. Następnie orientacja swojego położenia w tej sytuacji, czyli Jakie występują tutaj różnice i zbieżności pomiędzy naszym stanowiskiem? Lub czy jestem w stanie zaspokoić potrzeby tej osoby? Na bazie tego wyciągasz wnioski i podejmujesz decyzję. Może nią być na przykład skupienie się na różnicach Waszych opinii i próbie wykazania, że te różnice są kluczowe, udowadniając swoją rację. Albo na przykład zaspokoić potrzeby drugiej osoby, by wywołać jej pozytywne emocje i nawiązać z nią lepszą relację. Wraz z doświadczeniem i wiedzą coraz łatwiej i szybciej będziesz znajdował najlepsze rozwiązania. Przy okazji, jeśli będziesz miał problem z którymś krokiem cyklu ODA i na przykład nie potrafił zrozumieć czyichś potrzeb, opinii lub nie miał pomysłu, jaką decyzję podjąć, to właśnie poznałeś swoją słabą stronę, którą w przyszłości możesz naprawić. Jest to więc system, który oprócz pomocy w podejmowaniu lepszych decyzji uświadomi ci, gdzie masz największe braki i pozwoli rozwinąć ci się jako osoba. Z kolei jeśli to o czym teraz mówię jest dla Ciebie mgliste i do końca wiesz jak mogłoby to wyglądać w praktyce, to pamiętaj, aby subskrybować mój kanał po więcej wiedzy, za to w opisie znajdują się linki do moich artykułów popularno naukowych, gdzie znajdziesz kilka wartościowych porad w tym temacie. Dyskusja czy debata nie jest jednak taka prosta. Sytuacja może być dynamiczna i druga osoba będzie próbować wytrącić nas z równowagi poprzez przerywanie, insynuacje i inne metody. Sprawiając, że zaczniemy gubić się w dyskusji. Doskonałym przykładem osoby, która regularnie stosuje takie niespodziewane ataki, jest redaktor RMFFM Robert Mazurek. I tym samym przejdziemy do pierwszej techniki tego materiału, czyli ataku, na czyli cykl decyzyjny. Będziecie mogli wykorzystać ją w trakcie własnych debat, by wywołać presję i wytrącić drugą osobę z równowagi. Ataku możemy dokonać na dwa sposoby. Poprzez sugestywne pytania, które narzucają pewną narrację i zmuszają drugą osobę do obrony, co sprawi, że przyjmie ona wtedy inną postawę niż pierwotnie zakładała, a więc spontanicznie zmieni swój cykl decyzyjny, co będzie sprzyjać jej przyszłym potknięciom. Drugim sposobem jest zadawanie otwartych pytań, które na początku wydają się niezwiązane z tematem. Sprawiają one bowiem, że druga osoba musi się na chwilę zatrzymać i nad nimi zastanowić, co wytrąca ją z tempa, jakie sobie nadała, i pozwala ci przejąć inicjatywę. Dlaczego lewica walczy do upadłego, żebyśmy nie dostali pieniędzy z Unii Europejskiej? Za ile pan sprzedał polską niepodległość, panie pośle? Zna pan już swojego nadleśniczego? Nie, nie znam. Nie zna pan pana Mariusza Wertki? To jest nadleśniczy w grudniu. Nie znam. To, co nie chce pan skorzystać z nowego programu PiSu Rust plus nie będzie pan zbierał gałęzi? Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Nigdyś marszałek senatu, dzisiaj prosty senator i kolekcjoner masła, jak się dowiadujemy. Szeregowy senator. Tak. A z tym masłem, to ma pan jakąś bogatą kolekcję? Bo się pan ostatnio chwalił dziennikarzom, że kupił nowe okazy, nowe zbiory. Nie, 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 Zaprosiłem dwie kowskie masła. Chcąc więc zyskać przewagę w trakcie negocjacji lub konfliktu, możesz wykorzystać tą technikę i zaatakować czyjś plan decyzyjny. Co jednak zrobić, gdy to my znajdziemy się po drugiej stronie i nie wiemy, jak się zachować? Pierwszą techniką, którą dla Was przygotowałem, jest dłuższe przemyślenie swojej odpowiedzi. Choć wydaje się to oczywiste, to z powodu hormonów wydzielanych w stresie, czas płynie dla nas szybciej. I badania wykazują, że większość ludzi śpieszy się zbytnio ze swoją odpowiedzią, dając sobie jedynie 30% czasu, który sama dałaby komuś innemu. Dlatego też tak wielu z nas ma trudności z robieniem pauz podczas wzburzonej wymiany zdań, nawet jeśli wiemy, że pierwsza emocjonalna myśl jest często gorsza niż przemyślana odpowiedź. W praktyce jednak masz statystycznie ponad trzy razy więcej czasu niż ten, z którego rzeczywiście korzystasz. Dlatego, gdy następnym razem znajdziesz się w stresującej sytuacji i poczujesz, że musisz natychmiast zareagować, zatrzymaj się i daj sobie krótką chwilę. No. No? No. Takie zachowanie jest dobre nie tylko ze strategicznego punktu widzenia, ale sprawi to również, że nie będziesz wyglądał jak ktoś bez kontroli nad samym sobą. Tym samym przedstawisz się innym jako ktoś z klasą, kto nie daje się wytrącić z równowagi, a odpowiedni odbiór Twojej osoby może Ci dać przywagę, która okaże się kluczowa. Drugą technikę, która pozwoli Ci wytrzymać pod dużą presją, przedstawił w swojej książce legendarny Chris Voss, który przez dekady pełnił w FBI funkcję negocjatorów-zakładników. Ta technika nazywa się mirroring. Polega ona na powtórzeniu dwóch, trzech ostatnich lub kluczowych słów, które wypowiedziała przed chwilą druga osoba. Technika ta jest doskonała do utrzymania swojego cyklu decyzyjnego, ponieważ stosuje się ją w sytuacjach kryzysu. Tutaj przykład użycia mirroringu przez Chrisa Vosa. Było to w trakcie trwających już cztery godziny negocjacji, gdy kilku bandytów przetrzymywało w banku zakładników. This is Chris again. Hey, listen. I got a, a couple of questions I need to ask you. We've uh we've got a van out here, a blue and gray van. Mm -hmm. um, we've been able to get a handle on the owners of all the vehicles out here except this one in particular. Do you know anything about it? Well, are the vehicle's not out there because you guys chased my driver away. We chased your driver away. Well, when he seen the police, he cut. W tym wypadku, gdy jeden z bandytów powiedział informację o kierowcy, której Chris się nie spodziewał, użył on mirroringu i zyskał kilka sekund oraz przerzucił dyskusję z powrotem na przestępcę, który rozwinął swoją myśl, nieświadomie podając kluczowe informacje, powodując pierwszy od czterech godzin przełom. W swojej książce Chris Voss opisuje, że przez kolejne kilka minut jeszcze kilkukrotnie zastosował mirroring, dzięki czemu usłyszał o wspólniku, o którym wcześniej nie wiedział, czy też zdobył informacje, które później posłużyły jako dowód w sprawie skazania przestępcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Technikę tą możemy zastosować z trzech powodów. Po pierwsze, gdy nie wiemy co powiedzieć i chcemy kupić sobie trochę czasu. Dzieje się tak dlatego, że gdy człowiek słyszy swoje własne słowa i pytający ton, czuje się niezrozumiany, dlatego podświadomie parafrazuje swoje własne słowa. Pozwoli nam to zyskać kilka sekund i nie pozwolić, aby nasz cykl Oda został zaburzony. Tutaj pojawia się również drugi powód stosowania mirroringu, czyli moment, gdy potrzebujemy uzyskać więcej informacji. Gdy druga osoba parafrazuje swoje własne słowa. Często nieświadomie używa słów, które zdradzą nam nowe informacje i pozwolą podjąć lepszy plan działania. Trzecim powodem zastosowania mirroringu jest sprawdzenie, czy ktoś jest pewny swojego zdania. Brak pewności swojego stanowiska czy swoich argumentów sprawia bowiem, że gdy ktoś zaczyna parafrazować swoje własne słowa, będzie potykać się o własne nogi. Mając słaby argument, nie wie, jak inaczej ułożyć go w nowe zdanie. Łatwo wtedy dostrzec niepewność lub znaleźć błędy w czyjejś logice. Możemy to więc wykorzystać jako technikę do obrony swojego własnego cyklu decyzyjnego, aby chwilę później przeprowadzić kontrę. A jeśli dotrwałeś do tego momentu, to chciałbym Cię serdecznie zaprosić na moją stronę interpersonalne.pl lub do linku podanego w opisie, gdzie możesz odebrać darmowy e-book, w którym opowiem Ci 5 najczęstszych błędów, które psują Twoje pierwsze wrażenie oraz wpływają negatywnie na Twoje relacje. Dzięki poradom zawartym w tym materiale, już nigdy nie doprowadzisz do sytuacji, gdzie ktoś zrazi się do ciebie poprzez Twoje nieświadome zachowanie. Interpersonalny.pl lub link w opisie. Podsumowując, każdy z nas w trakcie dyskusji jest w trakcie wykonywania któregoś z kroków w cyklu OODA. Świadome wdrożenie tego cyklu decyzyjnego i regularne powtarzanie go da nam świeży i najlepszy obraz sytuacji, który pozwoli podjąć odpowiednie co do tej sytuacji decyzje. W trakcie konfliktu możemy atakować czyjś cykl decyzyjny poprzez insynuacje czy niespodziewane pytania, które wytrącają drugą osobę z równowagi. Jeśli z kolei to ty znajdziesz się w krytycznej sytuacji i nie wiesz co odpowiedzieć, daj sobie chwilę na odpowiedź, bo masz więcej czasu niż ci się wydaje. Oprócz tego zastosuj technikę negocjacji o nazwie Mirroring, która kupi ci trochę czasu i pozwoli zebrać nowe informacje oraz przygotuje do kontrataku, często wykazując przy tym niepewność drugiej osoby. A ty? Masz już w swojej głowie pomysły, gdzie możesz zastosować te dwie proste techniki? Pamiętaj, aby subskrybować mój kanał i śledzić treści na Facebookowej grupie. A tymczasem to tyle. I do zobaczenia wkrótce.